rady po przerwie. Proszę już o zajęcie miejsc. Przypominam, że przenieśliśmy punkt 12 i 13. W punkcie 12 mamy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez zespół szkolno-przedszkolny imienia Konstantego Maciejewicza w Stepnicy w stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy. Punkt 13 brzmi identycznie z tym, że w związku z tym, że pani radna pracuje również w Szkole Podstawowej Braci Mierzu, jest wyrażenie zgody na razie. Chciałem Państwa również poinformować, że zgłosił się do mnie pan radny Rafał Strzelczyk i poprosił o udzielenie głosu pani Iwonie Krępic, która jest przedstawicielem Komitetu Społecznego Rodziców przeciwko likwidacji języka angielskiego w szkołach podstawowych w gminie Stepnica. Chciałem powiedzieć, że na podstawie paragrafu 26 ustęp 2 w przypadkach uzasadnionych na wniosek radnego rada zwykłą większością głosów może wyrazić zgodę na zabranie głosu przez osoby spośród publiczności. I ten wniosek pana radnego Strzelczyka konsumuje zapis ustępu 2 paragrafu 26 naszego statutu. W związku z tym chciałem ten wniosek poddać pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby udzielić w tym punkcie naszych obrad głosu pani pani Iwonie Krępic, przedstawicielce Społecznego Komitetu Rodziców. Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie. W takim razie poproszę panią Iwonę o zabranie głosu. Szanowni Państwo Radni i Szanowny Panie Burmistrzu, po pierwsze dziękujemy ślicznie za udzielenie głosu, bo dziś nagle to spadło na Państwa, żeby przyjąć nas z naszym głosem. Przepraszam, czy ja mógłbym prosić głośniej, albo o to za to ja sobie to pójdę. Bo to Pani głos ucieka. Teraz tak, chcielibyśmy po pierwsze Państwu podziękować za to, że pozwoliliście nam na ten głos, bo jest to głos, który spadł na Was też pewnie tak nagle, na nas informacja, że język angielski może być zlikwidowany w naszych szkołach. I chciałam poinformować Państwa w imieniu komitetu, pod którym podpisało się już blisko 50% rodziców obu szkół. W związku z tym chcieliśmy przedstawić Państwu nasze stanowisko. Komitet zawiązał się dość szybko pomiędzy jedną komisją a drugą i pomiędzy Radą, teraz sesją Rady Miejskiej, ale chcielibyśmy, żeby Państwo wysłuchali naszego głosu, czyli głosu rodziców. Ponieważ ten głos nas nie zapytano wcześniej i chcielibyśmy, żeby Państwo go przyjęli pod rozwagę przed głosowaniem. W związku z tym pozwolę sobie odczytać ten głos Komitetu. Oczywiście jest to głos Komitetu Społecznego Rodziców przeciwko likwidacji języka angielskiego w szkołach podstawowych w całej gminie. I tak, na spotkaniu rodziców w dniu 23 kwietnia zawiązaliśmy ten komitet i ustaliliśmy nasze wspólne stanowisko. Zgodnie stwierdziliśmy, że jesteśmy przeciwni likwidacji języka angielskiego w szkołach podstawowych w gminie Stepnica i wnosimy do radnych miejskich i burmistrza o niewyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem języka angielskiego radną Rady Miejskiej Anetą Myszyńską oraz znalezienie środków budżetowych na utrzymanie tego języka angielskiego w szkołach podstawowych w naszej gminie. Uzasadniliśmy to wspólnie w ten sposób, że widzimy potrzebę edukacji językowej naszych dzieci od najmłodszych lat. Dostrzegamy i mamy świadomość, że trwająca nauka języka angielskiego ma pozytywny wpływ na rozwój i szanse edukacyjne dla naszych dzieci. Wyrażamy obawę, że rozpoczęcie nauki języka angielskiego dopiero w gimnazjum może spowodować olbrzymie dysproporcje pomiędzy naszymi dziećmi a dziećmi z innych szkół, które uczą się tego języka od najmłodszych lat. Jako mieszkańcy i podatnicy wyrażamy naszą wolę przeznaczenia środków budżetowych w celu utrzymania etatu nauczyciela angielskiego kosztem innych inwestycji. Dla nas priorytetem jest inwestycja w nasze dzieci. To jest stanowisko podjęte na naszym zebraniu ostatnim 23 kwietnia. Bardzo Państwa prosimy, wszystkich radnych, przed głosowaniem
o wzięcie pod uwagę tego stanowiska. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Otwieram w takim razie dyskusję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja mimo tego stanowiska w całej szczególności popieram to wnioski obu dyrektorów szkół podstawowych. Chciałem tylko przypomnieć, że język angielski jest językiem dodatkowym. Zgodnie z programem obowiązuje w szkole podstawowej nauka jednego języka narodowego. Zgodnie z dyrektorami, z decyzją dyrektorów szkół jest to język niemiecki w naszych szkołach podstawowych. Drugi język, zgodnie z też programem, do nauczania wchodzi gimnazjum. Tam jest angielski i niemiecki. Zgodnie również z programem od 1 września, jak Pani nazywa, będziemy mieć obowiązek nauczania języka obcego również w klasie zerowej. Czyli dodatkowe środki będą potrzebne na nauczanie tego języka. Oczywiście tu można dyskutować w przyszłości, ale to też w miarę chyba szybko. I tu byłaby potrzebna może zaangażowanie się rodziców, dyrektorów szkół, czy mam dalej język niemiecki, czy mam być angielski od pierwszej od zerówki. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj język angielski językiem obowiązkowym. Średnia w szkołach jest w granicach 2,5 z tego języka do 3. Ona nie ma żadnego wpływu na świadectwo, więc dzieci, a również z przykrością, niektórzy rodzice, no nie wszyscy, no nie przykładają uwagi do nauczania tego języka. Natomiast jest nieprawdą. Nieprawdą jest, ja nie byłem na komisji społecznej, ale przekazano mi, że pani radna Czoleniak stwierdziła, że w Goleniowie we wszystkich szkołach są 2 języki. Jest nieprawdą. Nie ma żadnych 2 języków. Oczywiście mogą być 2 języki w szkołach prywatnych, ale nie publicznych. W szkołach publicznych prawdopodobnie w naszym województwie nie ma takich szkół, gdzie są 2 języki. Ja przyznaję, że zrobiłem wielki błąd w momencie wtedy, kiedy wyraziłem zgodę na naukę tego drugiego języka. Bo to była moja decyzja. Bo sądziłem, że między innymi z panią skarbnicą analizowali, że będą większe wpływy między innymi z budowy elektrowni jądrowej. To niestety inwestor wyszedł na gminy, ponieważ stwierdził, że bo są te protesty i tak dalej, że po prostu poszedł tam, gdzie go chcieli. I my niestety no, nie mamy tych wpływów. Proszę Państwa, my nic nie możemy, możemy przyjąć zasadę taką, że nie będziemy inwestować, nie będziemy robić żadnych inwestycji, a będziemy tylko inwestować w oświatę i będziemy ich konsumpcję jakimś tam. Czyli nie o to chodzi. Jak rozmawiam z innymi burmistrzami i wójtami, to każdy po pierwsze wyraża zdziwienie, że mówi, jaki ty masz problem, jaki język mówi w podstawówce. No każdy się dziwi, bo przecież oni tego nie mają. Poza tym my nie zabieramy tych środków. My nie zabieramy tych środków, które będą, powstaną w wyniku oszczędności likwidacji nauczania języka angielskiego drugiego, powstawa nieobowiązkowego. Te środki zostają w szkołach. Nam jest potrzebny logopeda, bo dzieci nie umieją mówić po polsku wyraźnie. To jest problem. W jednej szkole i w drugiej jest kilkadziesiąt dzieci, które nie potrafią mówić po polsku. Jest potrzebny logopeda. Logopeda to jest około 55 tysięcy złotych. Tutaj rodzice powinni naciskać, prawda, burmistrza, żeby logopedę zatrudnili dyrektorzy. Trzeba znaleźć te pieniądze. Proszę Państwa, my mamy wiele niespodzianek tego typu, oczywiście niezależnych od niczego, że w trakcie roku szkolnego rodzic przynosi orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. Trzeba na tempa znaleźć pieniądze, aby takie nauczanie indywidualne zapewnić, bo rodzic ma do tego prawo. Prawo określone przepisami.
nas zaskakują sytuacje takie, że na przykład nauczyciel ma prawo do urlopu zdrowotnego. Proszę Państwa, nauczyciel przynosi, prawda, jakieś orzeczenie, że idzie na urlop zdrowotny i co się dzieje? No dzieje się to, że ten, który idzie na urlop zdrowotny, otrzyma dalej uposażenie, tylko uposażenie nie płaci mu ZUS, tylko gmina. A w jego miejsce musimy zatrudnić drugiego nauczyciela, powinien zapłacić, żeby go dostąpił. To są niespodzianki. My, proszę Państwa, naprawdę nie mamy, nie jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy tak dużo tych pieniędzy, że możemy sobie... Był to mój błąd, bo gdybym tej decyzji wówczas nie podjął, to dzisiaj by nie było w ogóle tego problemu. Nawet nikomu by się nie śniło o tym, że podstawówce jest drugi język. A dzisiaj my go mamy. Proszę Państwa, na pewno przecież czytacie, słuchacie mediów. Dzisiaj w gminach jest tak, że wójtowie, burmistrzowie wychodzą z założenia, że coraz więcej. Przychodzi subwencja oświatowa, bo zakładajmy, ile my mamy subwencji czystej oświatowej? 3,580. Subwencji, tak? 3,5 miliona. I taki wójt czy burmistrz dzieli te pieniądze na te swoje szkoły, zgodnie powiedzmy z ilością uczniów, daje dyrektorowi i płaci żołnierz. Ja też tak mogę zrobić. I co będzie? To będzie, że trzeba będzie zwolić nie jednego nauczyciela, tylko kilku. I to mogę zrobić, bo my dokładamy do oświaty. Dokładamy. Na samo wynagrodzenie dokładamy, czyli na samo wynagrodzenie dokładamy około 200 tysięcy złotych budżetu bez przedszkola. A przedszkola nas kosztuje ile? Ponad 700, tak? 600 tysięcy. To są pieniądze gminy. Oprócz tego przecież gmina pokrywa wszystkie koszty w oświacie związane z mediami. Przecież my, proszę Państwa, mediami to mówię energia, gdzieś tam grzewanie, sprzątanie, śmieci. To wszystko gmina pokrywa. Przecież my, proszę Państwa, nasze szkoły w ostatnich latach naprawdę pompowaliśmy olbrzymie pieniądze. Bazę dydaktyczną, wyposażenie, informatykę, kształcenie nauczycieli. To są pieniądze gminne. Proszę Państwa, dzisiaj niestety doszliśmy do takiego momentu, że ja krótko mówiąc, przytaczając te argumenty, jest mi bardzo przykro. Wierzcie mi, że ja jestem przed tym szczerym. Ja mówię naprawdę, jest mi bardzo przykro, że dotyczy to nauczyciela, którego trzeba, po prostu nie będzie miał pracy. Ale jeszcze raz mówię. Po to są środki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i pani Jędrzejewska, pani burmistrz rozmawiała również z Wojewódzkim Urzędem Pracy i takie środki prawdopodobnie w trzecim kwartale, a w czwartym najpóźniej pojawią się na to, żeby zrobić zajęcia na przykład języka angielskiego, ale za środki Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Oczywiście z jakąś tam dopłatą gminy, bo Urząd Pracy będzie w granicach 85%, może 90%, bo to są programy tego typu. Ja nie widzę przeszkód, żeby wówczas dyrektor jeden czy drugi, jeżeli umowa za stosowne, bo ja nie rządzę dyrektorami, kogo ma zatrudniać, a kogo ma zwalniać, zatrudnił panią radną Leszyńską. To jest wola dyrektora szkoły. Na dzień dzisiejszy moje zdanie jest takie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Ja prosiłbym nie podnosić palcu, bo ja mówiłem, jaki jest zapis statutowy i myśmy ten zapis wykorzystali, dając głos pani Iwonie Krępic. Czy już więcej nie możemy zabrać głosu, rozumiem, bo pan przewodniczący nam nie udzieli? Nie ma przewidzianej polemiki. Musiałbym zastosować powtórnie procedurę, czy radni wyrażają zgodę na zabranie głosu. To poproszę. Musiałby to zgłosić radę. Ale w ten sposób będzie to polemika, czego chciałbym uniknąć. Proszę, słucham pana Lumy. Chciałbym, żeby pan przewodniczący
oczywiście poddam Pana wniosek o głosowanie, natomiast myślałem, że Pani Iwona nie ograniczy się tylko do przeczytania tego stanowiska, ale jakby szerzej to naświetli, no nie skorzystała z tego prawa. W takim razie zapytam Państwa raczej, czy powtórnie zgadzamy się na udzielenie głosu Pani Iwonie Krępic. Proszę bardzo, kto jest za, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dwie osoby są przeciw. Kto się wstrzymał? Czyli 12 za, dwie osoby przeciw. Proszę bardzo, Pani Iwona. Dziękuję ponownie. Chciałam jeszcze dodać odnośnie argumentów, które Pan Burmistrz przytoczył, że pofatygowaliśmy się jako rodzice i sprawdziliśmy szkoły w województwie zachodniopomorskim. Pan Przewodniczący też mówił o tym, że to jest niemal jedna szkoła, już nie pamiętam, które mają dwa języki w szkole. My odnaleźliśmy takich szkół 11, ale to tak na szybko i sprawdziliśmy, zadzwoniliśmy do tych szkół i okazało się, że są te szkoły i to szkoły publiczne. Gdzie takie mogę podać są? Listę. Szkoła podstawowa nr 1 w Kosznie. Zespół szkół sportowych w Rewalu. Zespół szkolno-przedszkolny w Niechorzu. Szkoła podstawowa nr 54 no w Szczecinie, to już miasto wiadomo wielkie. Szkoła podstawowa w gminie Kamień Pomorski. Szkoła podstawowa w Gryfinie, w Kostominie, w Barlinku, w Dobrzanach. Pofatygowaliśmy się i zadzwoniliśmy. Tutaj mieliśmy takie osoby, które to sprawdziły. No w związku z tym też zapytaliśmy kuratorium, czy są takie dane dostępne oficjalne z kuratorium, które mówi o tym, czy są dwie szkoły, które mają język angielski, bo też dwa języki obce w swojej podstawie programowej. Kuratorium odpowiedziało, że szkoły nie mają obowiązku zgłaszać, jeżeli prowadzą język dodatkowy, w związku z tym nie prowadzą takich danych, nie mają do udostępnienia takich danych. Dlatego podjęliśmy decyzję, żeby jednak podzwonić i popytać. Niestety nie mieliśmy zbyt wiele czasu, tylko od wczoraj do dzisiaj, w związku z tym jest tylko tyle tych szkół, podejrzewam, że może ich być więcej. Natomiast ja jeszcze chciałam dodać, jeżeli mogę, odnośnie protestów, bo tu widzą Państwo, że zawiązał się komitet i to bardzo szybko, który sprzeciwia się tej decyzji i przed chwilą Państwo rozmawiali na temat biogazowni i Pan Burmistrz i Państwo przychylili się do protestów mieszkańców w Racimierzu, w Łące, no właściwie w tamtej okolicy i przyłączyło się do tego również Stepnica odnośnie biogazowni. To jest sprzeciw rodziców i może Państwo odroczą tę decyzję, może Państwo zagłosują przeciw, ale prosimy, żebyście również przychylili się i ten sprzeciw potraktowali w ten sam sposób, bo to jest nasza prośba wielka. Natomiast jeśli chodzi o budżet, to oczywiście zostawiamy ten budżet w rękach Pana Burmistrza, ale też Państwo radni decydujecie o budżecie. W związku z tym zadajemy pytanie, bo budżet można zmienić w ciągu roku i można dodatkowe środki wysupłać na ten język angielski. Są to środki w wysokości 33 tysięcy, bo to było mówione tutaj, jeżeli chodzi o sam język. Tak? I czy dyrektor nie może podjąć decyzji w określonym budżecie. Tak? Ten budżet został mu przydzielony na początku roku, z tego co dobrze pamiętam, lub jeszcze w zeszłym roku. W związku z tym, jeżeli na niego, na dyrekcję spadają nowe, dodatkowe obowiązki, no to tylko w Waszej gestii jest, żeby móc ten budżet zmienić i przesunąć pewne środki na cel. Natomiast mówił Pan Burmistrz również o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Pracy, z tego co pamiętam. Także może dajcie Państwo szansę nie przerywać dzieciom nauki, bo jest wiele dzieci, które są już w klasie 4-6 i w momencie, kiedy zadecydujecie w dniu dzisiejszym, że ten język angielski nie będzie nauczyciela do języka angielskiego nie będzie w szkole, te dzieci przerwą naukę. Już nie mówimy o dzieciach, które będą się uczyć, ale o tych, które będą to kontynuować. I dajcie szansę znalezienia może środków. My również jako rodzice wyrażamy wolę, żeby tych środków poszukać. Wiele z nas jest doświadczonych w pisaniu projektów unijnych. Może je znajdziemy. Wtedy będziecie mogli Państwo podjąć decyzję i zmienić ponownie budżet, że dobrze, to ściągamy z języka angielskiego, bo są na to środki, ale nie zabierajcie możliwości dzieciom kontynuacji tej nauki. Natomiast jest wiele argumentów jeszcze i opracowań mówiących o tym, że język angielski jest jednak najpopularniejszym językiem. W danych 2011-2012, już znalazłam, pozwoliłam sobie na wyszukanie, bo czasu mieliśmy mało, okazuje się, że w szkołach podstawowych w Polsce 92% uczniów uczy się języka angielskiego. To są 4 miliony uczniów. Język niemiecki tylko 7.
Więc tu pytanie, nie chcielibyśmy decydować o tym, żeby zamienić ten język, ale dajcie nam szansę, żeby te dzieci kontynuowały naukę, a nasze, które są może młodsze, miały i chciały ją kontynuować dalej w tej szkole. Bo mówimy o subwencjach, ale subwencja idzie za uczniem, jeśli się nie mylę. To może pani skarbnik mnie poprawi, bo ja mogę nie wiedzieć. Ale z tego, co się orientujemy, subwencje idą za uczniem. Jeżeli ponad połowa rodziców wypowiada się, że chce mieć dwa języki w szkole i prosimy państwa o znalezienie tych środków w budżecie, to może jednak warto pomyśleć, bo ci rodzice za chwilę zaczną przenosić dzieci do Goleniowa, a nasza gmina straci subwencje idące za uczniem. Więc tu jest kilka argumentów, które, szanowni państwo, spróbujcie je rozważyć również. My wiemy, że my nie chcemy zabierać z logopedii, przesuwać, to jest kwestia dyrekcji. Natomiast dyrekcja porusza się w jakimś budżecie. A państwo macie tę moc przesunąć środki, chociaż na tę chwilę, na te 4 miesiące do końca roku, od września do grudnia, i dać nam szansę. My pomożemy jako rodzice. Rodzice są też trzecią władzą w szkole, tak? Czyli zgodnie z ustawą światową, chyba dobrze mówię, może nie, może pan mnie poprawić, panie przewodniczący, pan chyba zna lepiej tą ustawę, ale tam jest wymieniona Rada Rodziców jako ten trzeci element, który podejmuje decyzję na temat własnych dzieci. Także prosimy was, żebyście nie podjęli tej decyzji pochopnie. Może się zastanówcie, może jeszcze znajdźmy jakieś rozwiązania wspólnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, słucham z uwagą, ale jest jakiś chyba tutaj na linii jakaś redundacja, jak mówią fizycy, ponieważ pani mówi o 33 tysiącach. Bo akurat to pod powieką te 33 tysiące. Ale per saldo, proszę pani, to nie jest 33 tysiące. Bo to jest 33 tysiące, które musielibyśmy wydać, gdybyśmy chcieli kontynuować naukę nieobowiązkowego języka angielskiego. Ale to są następne pieniądze, które musimy wydać i musimy znowu ich gdzieś poszukać na logopedę, bo jak dziecko dostaje z poradni, pismo i tam jest napisane, że jest potrzebny logopeda, to prawo światowe mówi, że gmina nie robi łaski. Gmina musi mu zapewnić tego logopedę. A państwo nie wiecie, próbowała to mówić pani dyrektor Jędrzejewska na spotkaniu, na którym ja byłem również, chociaż czułem się tam niezręcznie, bo czułem się na początku wręcz obrażony, bo nie wiedziałem, czy ja mam wyjść, czy ja mam zostać. Pan, który tam był aktywny, w zasadzie potraktował mnie, tak ja jestem radnym 20 parę lat, zajmowałem różne ważne funkcje zawodowe i nie na szczeblu tutaj gminnym, ale i wojewódzkim. 8 lat byłem dyrektorem Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Byłem dyrektorem wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej. Mam pewne doświadczenie zawodowe i po raz pierwszy byłem na takim spotkaniu, muszę państwu powiedzieć. Byłem zdziwiony, lekko wystraszony i poczułem się obrażony na tym spotkaniu. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, że państwo mówicie o tych 33 tysiącach. Ja rozumiem wasz protest. Nie myślę sobie, że ja jestem jakimś bezrozumnym typem, który... Ale ja jako radny, który uchwala budżet, ja muszę myśleć globalnie. Ja państwu chciałem pewne rzeczy powiedzieć na tym spotkaniu, ale zostałem wręcz potraktowany przez tego pana, że pan się powtarza, proszę już iść, proszę już nie mówić. Gdybyś byliście na tym spotkaniu, to wiecie, jak było. Ja tu nie opowiadam jakichś bajek. I dramat, nasz dramat oświatowy, proszę państwa, zaczął się w 2010 roku. Wtedy, kiedy my, jak ci durni, zdecydowaliśmy się na to, żeby wprowadzić angielski, kiedy nie musieliśmy, bo to jest język nadobowiązkowy. Ale myślimy, że będzie dobre czasy idą, będzie kasa. Ja chciałem państwu to powiedzieć i na tym spotkaniu, a powiem to dzisiaj, jeżeli mogę. Bo ja, podając tutaj kwoty, które podała pani skarbnik, nieco różnią się od kwot, które ja podałem, bo pani skarbnik odnosi to tylko do szkół i do gimnazjum, a ja mówiłem globalnie o oświacie, o wydatkach na oświatę w gminie. I w roku 2009, proszę państwa, subwencja oświatowa była 3 174 tysiące, a na płace potrzebowaliśmy 2 900 tysięcy. Czyli jeszcze nam zostawało z tej subwencji choćby na to, żeby do szkół kupić mydło i papier toaletowy. A to był ostatni rok, kiedy te nożyce
się schodziły ze sobą. Ale już w roku 2011 dostaliśmy subwencji 3 351 000, a utrzymanie oświaty tylko i wyłącznie mówi o płacach. Można to sprawdzić, jest to w BIP-ie, są budżety, sprawozdania z wykonania budżetu. Ja to wziąłem siedząc parę godzin tam w tym BIP-ie i szukając różnych materiałów. Nie chciałem pani skarbnik zabrać, tylko jeszcze pani skarbnik w Warszawie. I myśmy dostali 3 300 000 subwencji, a same płace nauczycieli w tym roku już nas kosztowały 3 700 000. Czyli już mieliśmy brak. W roku 2012 subwencja była 3 340 000, a płace były 4 miliony. W roku 2013 subwencja była 3 327 000, a same płace tylko, mówię także o przedszkolu, było 4 360 000. Czyli te nożyce z roku na rok się rozchodzą. To, co dostajemy z budżetu państwa i to, co musimy wydać, bo ludziom trzeba zapłacić. My nie mamy jeszcze wpływu na to, a to były te czasy, kiedy rząd mówił, nauczyciele mało zarabiają i co roku były znaczące podwyżki płac. I ta kwota od roku 2010 z 3 300 000 na płacach urosła nam w tym roku do 4 300 000. Czyli w ciągu tylko 4 czy 5 lat wysokość funduszu płac w oświacie zwiększyła się o 1 000 000. A subwencja oświatowa w roku 2010 była 3 300 000, a w roku bieżącym jest 3 666 929 zł. Proszę? Żaden argument, bo to było do przewidzenia. To jest argument, dla pani nie jest argument, ale dla mnie, który poważnie traktuje obowiązki radnego i wie, że budżet gminy to nie tylko oświata, to pomoc społeczna, to utrzymanie całej gminy, oświetlenie, to oczyszczalnie, to, bo przecież jest firma, która administruje, ale wielkie wydatki, tutaj jest pan Rafał, może to potwierdzić, to są po stronie gminy. Firma nie inwestuje setek tysięcy, tylko to my robimy, a oni robią bieżące to, co wynika z umowy podpisanej, bo oni mają taką krótką umowę na dzierżawę, że nikt by nie zainwestowałby takich pieniędzy. I teraz to, co mówiłem przy okazji biogazowni, proszę Państwa, część gminy jest pozbawiona dobrej wody do picia. W XXI wieku. No ale Państwo w to nie inwestowaliście, tak, wcześniej. Widzieliście o tym też mówiliśmy. Oczywiście, że inwestowaliśmy. Nie, założyliście 3 miliony na rury asbestowe. Inwestowaliśmy i proszę mi nie przerywać, bo przepraszam, ja udzieliłem głosu. Proszę tak nie mówić. No. To wszystko jest do sprawdzenia. Ja mogę sprawdzić. I proszę mi nie przerywać, tak? No trudno. I oczywiście ja rozumiem Wasz protest. No chyba nie za bardzo właśnie nam się wydaje, że nie za bardzo, panie przewodniczący, bo to jest teraz ale wszystko kosztem dzieci, to się nie brało. Został udzielony głos, ja bardzo proszę. To no nie właśnie, jest zebranie, to jak było wczoraj, że państwo pokrzykiwaliście na mnie, na panią burmistrz, że już koniec, że już nie trzeba, że już możecie ja sobie iść. Ja nie byłam, iść. Także przepraszam, nie wiem. I to nie jest ten typ zebrania. My tutaj procedujemy zgodnie z regulaminem i chciałbym się tego trzymać, bo inaczej zrobi się po prostu jarmark. Ja mam jakby trochę więcej wiedzy może niż inni państwo radni, ponieważ jestem skazany na mieszkanie z dyrektorem szkoły, która jest moją żoną. I muszę państwu powiedzieć, że również z nią rozmawiałem o tych problemach. I ona powiedziała mi tak: dobrze, nie musicie podejmować uchwały o rozwiązaniu umowy z moją nauczycielką, ale ja nie wyobrażam sobie, że jak będzie decyzja inna, ja jutro napiszę do burmistrza elaborat, ile potrzebuje pieniędzy na co. I prosiłbym również to, co powiedziałem wczoraj na zebraniu, bo my tu mówimy po angielskim, ale cały czas w tym głowie jest pani Aneta. I ona tu siedzi, słucha tego wszystkiego i ja mogę zapewnić Paniom i Państwa, że z mojej strony
ten cały mój wywód to jest tylko i wyłącznie troska o finanse gminy, a nie traktuję tego personalnie. Szkoda, że to tak akurat wyszło. Ale tu chodzi o dzieci też. Oczywiście chodzi też o dzieci. Z tym, że oczywiście. My dzieciom jako radni nie dajemy. Niczego nie zabieramy. Jak nie? Dlatego, że te pieniądze, które potencjalnie byłyby na nauczanie języka angielskiego, one zostają w systemie. One są cały czas, będą w tych budżetach szkół. A więcej, my będziemy musieli dołożyć do tego jeszcze, bo te 33 tysiące to nie wystarczy na etat tego, jak to się nazywa, logopedy. Ale nam ona angielski chodzi teraz, on, nie o logopedy. Ale pani myśli wąsko, a ja muszę myśleć szerzej. No ale panie przewodniczący, przepraszam, no w tym budżecie, który pan zostawia, logopedia jest obowiązkowa, nie, to nie, ale dlaczego nie wzięliście pod uwagę tej logopedii wcześniej? Było wiadomo, jeszcze powiem, bo kończę, bo to oczywiście nie chciałbym polemiki. Pani Iwono, ja mam do pani prośbę. Bardzo proszę. Proszę mi powiedzieć, pani dzwoniła po tych szkołach? Nie ja. Czy ktokolwiek? Jakie pytanie państwu zadawaliście? Czy mają dwa języki? Czy mają dwa języki? Nie, to ja proponuję się zapytać, na jakich zasadach są te dwa języki? Bo nie wyobrażam sobie, żeby w Szczecinie jedna szkoła miała dwa języki, a pozostałych 60 szkół nie miało dwóch języków. Panie przewodniczący, ale pan powiedział, że nie ma żadnej, Ja skończę. Pan dzwonił czy nie, bo też mamy pytanie. Ja skończę. Skąd te dane? Przepraszam. I być może są te języki, tak jak pani mówi. Tylko ja pytam, kto finansuje te języki? A ja pytam, skąd pan ma dane, że nie ma takich gminy? Tą jedną szkołę w Szczecinie, bo myśli pani, że w tych innych szkołach to rodzice są idioci, za przeproszeniem? Oni by nie chcieli, żeby ich dzieci miały też drugi język? Tam dopiero byłby rejwach, bo tamtych szkół postawili ze 60. I dlaczego tylko w jednej szkole 34 jest w Szczecinie język angielski to jest i drugi język? To są przykłady, panie przewodniczący. Tak, ale widzi pani, ale jest to półprawda, dlatego że pani nie zapytała, kto finansuje ale ten drugi język. Ale pan też mówi półprawdę, że nie ma. Natomiast ja odpowiadam z całą stanowczością. Być może, że gdzieś w jakiejś gminie jest, o czym ja nie wiem, natomiast nie jest możliwe, żeby w Szczecinie tylko w jednej szkole były dwa języki. Ale to jest tylko przykład. I to nie jest płacone przez rodziców. Musi być partycypacja czy komitetu rodzicielskiego, czy kogoś innego. Tego pan nie zatrudni, jest, nie ale wiem jednocześnie, że niemożliwe, żeby w dużym mieście wojewódzkim jedna szkoła miała. A my nie mówimy, że jedna, my nie mieliśmy czasu. To jest przykład. Proszę dać nam czas, to my całe województwo dzwonimy. Proszę odzwonić, ja się tego nie boję. I, no i właśnie, i damy wtedy przykłady konkretne. Bo tam teraz a się poza tym, jak dziecko, to co powiedział pan burmistrz, jak dziecko ma wadę wymowy, to ono nie jest się w stanie nauczyć po polsku. Zgadza się, oczywiście, że tak. A co dopiero, a powiem państwu jeszcze inaczej. Ale ćwiczy, jak się uczy. Bo mam głosy od niektórych rodziców, że to dobrze, że nie będzie dwóch języków. 70 rodziców. Dlatego, że dzieci, które mają na przykład problemy logopedyczne czy inne, to nie dają rady.